Witajcie, witajcie, drogie koziorożce. Witam ja Was, również koziorożec, w horoskopie na miesiąc październik 2020 roku i mam nadzieję, że ten horoskop będzie dla Was przepiękny. A nawet jakby był nieprzepiękny, to uzyskacie różnego rodzaju wskazówki, czego się wystrzegać, a na co się otwierać. I proszę Państwa, dzisiaj będę posiłkowała się kartami Louise Hay, Potęga myśli, i będę wyciągała dla Was jedną kartę właśnie z tej talii i będę wróżyła nowym moim tarotem Gregory Scotta. Tarot. Bardzo ciekawa talia. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. A gdybyście chcieli ją obejrzeć, to na pewno już jest albo za chwilę będzie filmik z unboxingu tej talii. Oczywiście przypominam, że jest to takie czytanie ogólne. Jeżeli brakowałoby Wam szczegółów albo byście miały jakieś konkretne pytania, to oczywiście zawsze można się ze mną skontaktować pod numerem telefonu 608-626-405 i mogę Wam wtedy powróżyć indywidualnie. Dobrze, koniec gadania, czas na horoskop. I tasuję karty i myślę o koziorożcach. Horoskop dla koziorożców na październik 2020 roku. Co dla koziorożców będzie ważne, istotne w tym miesiącu? Koziorożce, koziorożce. No i nie wiem, co zrobić. Wyciągnęłam dwie, ale podejrzałam, więc niech obowiązują dwie koziorożce, tak jakbyście dostały bonus. Najpierw zajmijmy się pierwszym przesłaniem. Mój dom to spokojna przystań. Kocham swój dom, kocham każdy jego kąt oraz ciepło i komfort, które mi daje. Przepełnia mnie spokój. Czyli drogie koziorożce, co bym powiedziała? Powiedziałabym, że bardzo dobrze będziecie się czuły we własnym domu, aczkolwiek bym się bardzo zastanawiała, czy to czas na siedzenie w domu, czy to czas na działanie. Zaraz nam karty dalsze pokażą, ale już mogę tutaj wnioskować, że kocham życie, czyli otwierajcie się na aktywność, na życie. Ale jeszcze wracając do tej karty, być może powinniście jeszcze przed październikiem, bo horoskop na pewno wysłuchacie już we wrześniu, albo w październiku na początku, uporządkować swoją przestrzeń, żebyście się w niej komfortowo czuły. Może jest gdzieś bałagan, może jest coś zagracone. Może właśnie teraz trzeba to usprzątnąć. A być może macie taki krystaliczny porządek, a może trzeba po prostu rozpalić ten krystaliczny porządek ciepłymi uczuciami, emocjami w postaci na przykład pięknych dekoracji, chociażby częściej siedzenia przy świecach. I kolejna karta, kocham życie, czyli drogie koziorożce, macie prawo żyć pełnią życia i cieszyć się wolnością. Daję innym dokładnie to, co chcę od nich otrzymać. Cieszę się, że i żyję, kocham życie. Czyli żyjcie pełną parą życia, cieszcie się życiem, ale ani siebie, ani nikogo nie ograniczajcie. I teraz już wróżba z kart tarota. Myślę o koziorożcach i tasuję karty dla osób urodzonych pod znakiem koziorożca. Koziorożec i październik 2020 roku. Na co powinny zwrócić uwagę, co będzie dla nich ważne. I zobaczymy, co z przełożenia. Dziesiątka mieczy odchodzi do przeszłości, paś mieczy i karta królowa buław. Czyli bym powiedziała, bardzo ładna zmiana energii. No ciekawa jestem, czy rzeczywiście wrzesień mieliście ciężki, dlatego że tu jest dziesiątka mieczy, z dziesiątką mieczy zaczynacie. To jest taka karta poranienia. Tutaj ona, tak bym powiedziała, ładnie wygląda, ale gdybyśmy spojrzeli na tą maskę, to bym powiedziała, widać, że coś jest nie halo, tak? Pewnego rodzaju przygniecenie, poturbowanie, może jakieś ciosy od losu, ale tak jakby to było za Wami. I teraz czas odkrywania nowych możliwości, czas być może również odkrywania siebie jako kobieta i czas otwierania się na ludzi.
Również gdybyście chciały się czegoś uczyć, to, drogie koziorożce, jest dla Was naprawdę bardzo dobry czas. A szczególnie tego, co byłoby związane z pewnością siebie, z kochaniem siebie, tego, co pozwoli Wam błyszczeć. Idziemy dalej. Sprawy uczuciowe u koziorożców w październiku. Sprawy zawodowo-finansowe u koziorożców w październiku i zdrowie u koziorożców w październiku. I już sprawdzamy, co my mamy. No mało ogniste karty, no nawet bym powiedziała mało uczuciowe karty. Z dziedziny uczuć to tylko mamy tutaj rycerza pucharów, no ale może po kolei. W sprawach uczuciowych koziorożcy będą stały przed jakimś wyborem. Może to być wybór na przykład między dwoma mężczyznami, w przypadku na przykład wolnych koziorożców, a może nawet i zaobrączkowanych, bo albo mąż, albo nie mąż, tak? I jakiś wybór, przed jakimś wyborem będziecie stały. I co jest ważne, przy asie denarów, karcie konkretnego działania, raczej powinniście tego wyboru dokonać w tym miesiącu. Jeżeli na przykład będzie wybór pomiędzy dwoma mężczyznami, to ja bym powiedziała, kierujcie się przy rycerzu pucharów, kierujcie się swoim sercem, wybierajcie kogoś bardziej wrażliwego. I teraz tak, w stałych związkach może Was trochę nerw trącać, że tak powiem, że na przykład Wasz partner albo partnerka mogą być bardzo mało aktywni i nie tylko w sferze seksu, ale na przykład mogą być bardzo mało aktywni w podejmowaniu wszelkich takich decyzji życiowych i gdzieś być może i za nich będziecie musieli te decyzje podejmować. To mogą być też wspólne jakieś rozmowy, w co inwestować, być może jakieś też spółki rodzinne, ale akurat jeżeli by to dotyczyło to w Waszej sytuacji spółek rodzinnych, to najpierw bym to bardzo mocno przemyślała, długo przemyślała, zanim w cokolwiek innego się angażowała. Idziemy do spraw zawodowo-finansowych. O, przepiękne karty macie. Zobaczcie, koziorożce, normalnie jestem pod wrażeniem. Ja też jestem pod wrażeniem, bo ja koziorożec. Ale zobaczcie, karta gwiazda. Czy jesteście w stanie w tym miesiącu zabłysnąć? I powinniście być widoczne. I w tym miesiącu, drogie koziorożce, sięgajcie po swoje marzenia. Karta świat. Otwierajcie się na dużą masę ludzi. Czyli na przykład, jeżeli prowadzicie własną działalność, róbcie różnego rodzaju akcje promocyjne albo ogłaszajcie się, żeby świat mógł Was zobaczyć. I karta moc, co prawda nie wiem, co sądzić o jej symboliczce w tej talii, bo trochę mi ona brzęczy, ale tutaj widzimy, że mózgiem zarządzamy, ale w klasycznym tarocie jest to postać kobiety, która ujarzmia lwa i zawsze przy tej karcie mówię tak, jeżeli macie cel, czyli mówię teraz do Was, drogie koziorożce, jeżeli w październiku będziecie miały jakiś cel i nawet 100 osób powie Wam, puknijcie się w głowę, co Wy sobie tam wymyśliliście, a Wy chcecie to osiągnąć, nie ma możliwości, żebyście tego nie osiągnęły. Bardzo wyraźnie ten układ kart o tym mówi. I tak jak gdyby mierzcie wysoko i nie pozwólcie, żeby jakiekolwiek słowa krytyki były w stanie Wam podciąć skrzydła. Również gdybyście na przykład myślały o podwyższeniu ceny na przykład za swoje usługi albo zapukanie do drzwi szefa, aby więcej Wam płacił za Waszą pracę, to też jest do tego dobry czas. No i w ogóle, gdyby jakiś koziorożec zastanawiał się, czy otwierać własny biznes, czy nie otwierać, przy tych kartach bym powiedziała koziorożcu, otwierał je. Zobaczymy zdrowie. W zdrowiu, kochani, przygniecenie,
aczkolwiek w tej talii jest to przepiękne przygniecenie, bo przygniecenie dziećmi, ale to też może oznaczać, że możecie być zmęczeni dziećmi albo zmęczeni różnymi sprawami do ogarnięcia. To jest też karta, która mówi, zwróćcie uwagę na swój kręgosłup, czy nie macie jakichś problemów na przykład ze swoim kręgosłupem, ale również przy cesarzowej i trójce pucharów uważajcie na nadmiarowość, żeby na przykład nie było problemu z nadmiarowością w jedzeniu albo z nadmiarowością w piciu, albo przy tym układzie, żeby na przykład wasze hormony nie wariowały i poprzez właśnie zaburzenia hormonalne coś się nie tworzyło, typu, nie wiem, mięśniaki, torbiele, endometrium lub, nie daj Boże, jakieś guzki, tak? Ale raczej niczego złego tutaj nie widać. No i oczywiście cesarzowa, sprawy kobiece, sprawy hormonalne, ale już po części o tym mówiłam. I chciałam dla Was wyciągnąć kartę anielską, ale tak jak widzicie, ona sama wypadła, więc pozwolicie, że ją otworzę, proszę Państwa, aż mi dreszcz przeszedł. Przepiękna karta, mówiłam o mocy, zresztą zobaczcie, macie kartę moc, tak? I jaką wyciągnęłam, a w zasadzie sama dla Was wypadła karta, odzyskaj swoją moc. Drogi koziorożcu, Archanioł Raziel mówi, użyj swojej danej od mocy, od Boga mocy i intencji, by zamanifestować błogosławieństwa w swoim życiu. Jeszcze raz powiem, użyj swojej danej od Boga mocy i intencji, by zamanifestować błogosławieństwa w swoim życiu. Czyli wszechświat będzie Cię nagradzał, być może za wcześniejszą Twoją wytężoną pracę. Być może niebiosa, inni ludzie będą Cię zachęcać do tego, żebyś w tym miesiącu, drogi koziorożcu, się rozwinął, rozwinął skrzydła. I oczywiście, drogi koziorożcu, gdyby Ci było mało czytania, to zachęcam do takich czytań indywidualnych, ale również do oglądania moich codziennych energetyk na każdy dzień, tygodnia, miesiąca, roku, abyś wiedział, co robić i aby to, co mówię, jeszcze bardziej dodało Ci skrzydeł. Kochany koziorożcu, radosnego października, radosnego życia.